wstęp do relacyjnych baz danych. Zastanowimy się, jak gromadzić informacje, a potem spróbujemy unowocześnić sposób gromadzenia tych informacji, przejść do relacyjnych baz danych. No i będzie trzeba się zastanowić, dlaczego w tych nowocześniejszych bazach danych jest tyle tabelek, po co nam właściwie są te relacje. Bo gdybyśmy chcieli poprowadzić bibliotekę, no to proszę bardzo, prosta tabelka w arkuszu kalkulacyjnym, jednotabelowa baza danych, numer wypożyczenia, od kiedy, do kiedy, jeżeli się pojawia tutaj data, to znaczy, że już książka została zwrócona. Kto? No wpisuje, że to Adam W. z 1A, może być pełne nazwisko i co wypożyczył. Wpisuje sobie książeczkę. Dobrze, kolejna data. Nawet niech to będzie ta sama data, więc posłużę się schowkiem albo tylko zmienię na kolejny dzień. Proszę bardzo. I nasz Adam, ponieważ jest znakomitym czytelnikiem, wypożycza kolejną książkę. Arkusz nawet mi podpowiada, co wpisuje. No to mam ułatwienie. I kolejna książka. Tą, którą Wojtek, powiedzmy, że Wojtek, zwrócił już. No więc on wypożycza nasz kongres futurologiczny. Ta książka była wypożyczona już dwukrotnie, bo została w międzyczasie zwrócona. A te książki pan Tadeusz, te musiały występować w dwóch egzemplarzach, bo wypożyczył ją Adam dla siebie i dla chorego kolegi. Co mi się w tej bazie nie podoba? Przede wszystkim to, że Adam przez kilka lat będzie się pojawiał w tej tabeli wielokrotnie. Setki, może nawet więcej razy. Książka ta, jak widać, czy ta, cieszy się powodzeniem, to znaczy, że będzie też wielokrotnie tutaj występować. Taki zapis jest bardzo długi. Tekst zajmuje najwięcej miejsca. Powtarza się to. Jeżeli coś mi się wielokrotnie powtarza i zajmuje dużo miejsca, to nasza baza danych będzie rosła. Nie chcemy tego. Co można zaproponować? Trzeba będzie wszystko, co się powtarza, wyrzucić do osobnych tabel, gdzie będą występować tylko raz. Jako jeden raz Adam W. z 1A i jeden raz kongres futurologiczny. Chyba, że mamy kilka egzemplarzy, to co innego. Jeszcze kilka pojęć takich ogólnych. Proszę Państwa, to jest pole numer. Pole od pole do pole kto. Pole. Można przyjąć, że kolumna w każdej tabelce to pole. A pojedynczy wpis w takiej tabelce to rekord. Ja będę używał takich słów, tak? To jest rekord czwartego wypożyczenia. Zwróćmy jeszcze jedną uwagę, że informatycy bardzo lubią dodawać do każdej jednej możliwej tabelki pole numer, czy identyfikator. Idziesz do sklepu, jesteś klientem stałym, dostajesz identyfikator, numer klienta. W dzienniku masz numer w dzienniku. Urodziłeś się, masz numer PESEL. Wszystko jest ponumerowane. Dlaczego? Dlatego, że wybieramy sobie zwykle jedną. Czasami jest to układ pól, ale zwykle bierzemy sobie jedno pole, które będzie nam gwarantowało, że dwa rekordy się nigdy nie powtórzą. Na przykład ten pan Tadeusz, to na pewno nie jest to samo wypożyczenie. Tu się nic nie różni. Tego samego dnia, ta sama osoba, ten sam tytuł, ale inny numer. Dlatego lepiej dodać dodatkowe pole numer, ale mieć pewność, że nasze rekordy, ten rekord i ten rekord, czyli pierwszy wiersz i trzeci wiersz, będą jednoznacznie rozróżnialne. Jeżeli mamy takie pole, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozróżnić dowolny rekord, specjalnie dodaliśmy, nazwaliśmy je tutaj numer, to pole nazywa się kluczem głównym tej tabeli. Kluczem głównym, czyli takie pole, dzięki któremu rozróżnimy każdy rekord. Na pewno się nie pomylimy, nie będzie dwóch takich samych. Tyle teorii, a teraz już spróbujmy porozbijać naszą tabelę na mniejsze, tak żeby nam się nie powtarzały informacje. Ciągle nasza biblioteka. Ponieważ nam się powtarzały osoby, czytelnicy, no to osobna tabelka. Ponieważ nam się powtarzały książki, no to osobna tabelka. No i oczywiście zostaje tabelka wypożyczenia. I jak to teraz wygląda? Czytelnik przyjmuje kolejnych uczniów, no to dopisuje ich.
numer kolejny, oczywiście klucz główny musi być, to już pamiętamy, tak? Pole numer będzie kluczem głównym w tej tabelce, dopisujemy kolejną osobę, wpisujemy jej imię, nazwisko, możemy to zrobić teraz w osobnych polach, będzie wygodniej. Klasę albo rok, w którym rozpoczęła naukę w danej szkole, czy cokolwiek innego. Można dodać wychowawcę, można sobie dodać kolejne pola, które niekoniecznie są potrzebne w momencie wyboru życzenia, ale które być może ułatwią pracę bibliotekarce. No dobrze, mamy wszystkich czytelników. Każdy występuje to tylko jeden raz. Każdy z nich ma też unikalny numer, który notabene jest kluczem głównym tej tabeli. Dokładnie ta sama sytuacja jest z wyrzuconą na zewnątrz tabelką książka. Numer książki, dopisuję kolejną książkę. No i co ja muszę mieć? Autor. Autorzy też się powtarzają. No to jak się powtarzają, to wyrzućmy ich do osobnej tabelki. Ta sama sytuacja. Możemy dodać wydawnictwo. No i co? Niech będzie jakiś Proszyński, spółka. Tutaj jeden A mi wskoczyło, jeden. Czwóreczka, jakaś niewpisane jeszcze wydawnictwo. Trójka, wydawnictwo, książka. I tak dalej. Tu można by rozszerzyć, żeby zobaczyć pełne tytuły, ale to nie jest ważne. Zobaczmy. Książka, każda jedna książka ma swój numer inwentarzowy. Pokój na ziemi może się powtarzać, bo na przykład w bibliotece są dwa egzemplarze. No to pod numerem czwartym, tego samego autora. Oczywiście ten sam autor. I teraz popatrzmy. Tu mamy tabelkę tylko czytelników. Tu mamy tabelkę tylko książek. Każdy czytelnik ma tylko jeden wpis w tej tabelce. Każda książka ma tylko jeden wpis w tej tabelce. A tu mamy wypożyczenia, czyli odpowiednik tej naszej wielkiej tabeli. I choć tu mamy o wiele więcej informacji, na przykład o książce, jeszcze wydawnictwo i tak dalej, to zobaczcie, jak pięknie, jaka wygodna jest tabelka wypożyczenia. Numer wypożyczenia, czyli nasz klucz główny, od tego nie odstępujemy, tak? Zawsze mamy jakieś ID. Kto wypożyczył? Po prostu numer czytelnika, czyli mamy tu relacje na klucz główny tej tabeli. Relacje są zawsze na klucz główny tej tabeli, czyli zależność tej tabelki od tej tabelki. Jest to relacja 1 do N. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która tutaj raz występuje, tu może się N-krotnie powtarzać. Co wypożyczył? Relacja na klucz główny, troszkę mi tu nie wyszło, bo mi klawiatura przeszkodziła, taka krzywa ta strzałka, na klucz główny tabelki książka. Dzięki temu wiemy, że trójeczka to będzie książka czarna, tak? Ktoś wypożyczył taką książkę. Też relacja 1 do N, bo tu książka występuje jeden raz, a tu się N-krotnie może powtarzać, bo jak została oddana, to potem można ją ponownie wypożyczyć. Popatrzmy na te nasze tabelki pomocnicze do książki. Przecież mamy jeszcze, o tam, te strzałki narysowane nam troszeczkę zostały, ale to nic. Rysujemy dalej. Autor. Autorzy. Relacja 1 do N na klucz główny tabelki autorzy. Wydawnictwo. Tu mam literówkę, ale to nic nie szkodzi. Na klucz główny tabelki wydawnictwa. Wszędzie relacje 1 do N. Co oznacza, że jeden raz w tej tabelce się pojawia, ale w tej może się pojawiać wielokrotnie. Jakby ktoś chciał, to można by tutaj napisać odwrotnie, n do 1. Także tutaj jest jednokrotnie, tutaj jest wielokrotnie, n-krotnie. Dobrze, tu może poprawmy, bo tak podkreśla cały czas wydawnictwo. A było tutaj, po tej stronie. Dobrze. Czy są inne relacje możliwe? To taka teoria teraz. Jak najbardziej tak. Relacja N do N. Proszę zauważyć, że Wojtek może wypożyczyć wiele książek, czyli między tą a tą tabelką mogłaby być relacja też 1 do N. Ale jedna książka, na przykład Pokój na ziemi, może być wypożyczony przez wielu czytelników. Czyli w drugą stronę ta relacja zachodzi N do 1 dla odmiany.
Jedna książka wielu czytelników, ale jeden czytelnik wiele książek. To znaczy, że jest taka relacja, ja może to wygumkuję, co wcześniej namalowaliśmy. Przesuniemy się do góry. Jest taka relacja, która łączy, ale tylko teoretycznie, te dwie tabele. End to end. Jedna osoba, wiele książek, jedna książka, wielu czytelników. To jak to zrealizować? Dlaczego ona jest tylko teoretyczna? W praktyce się takich relacji nie tworzy. Ta relacja zachodzi przez dodatkową tabelę. Kto oraz co. Tu mamy 1 do n, tu mamy 1 do n. Dzięki temu pomiędzy tymi dwoma tabelami mamy relację teoretyczną n do n. Podobnie jest na przykład z filmami. Jeden aktor może występować w wielu filmach. Jeden film może zatrudniać wielu aktorów, czyli w drugą stronę, czyli relacja n do n. Ale w praktyce takiej tabeli nie stworzymy. Musimy stworzyć dodatkową tabelę, na przykład angaże, w której będziemy mieli numer filmu oraz numer aktora. I możemy wtedy sobie dowolnie powiązać wiele filmów z wieloma aktorami, czyli w relacji n do n. Ale widzimy, że jest to powiązanie, to n do n, poprzez dodatkową tabelę, która tak naprawdę nie występuje. Istnieje, jeżeli już mówimy o teorii, istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia relacji 1 do 1, bardzo rzadko spotykane, ale jeżeli mamy tabelę z bardzo dużą ilością pól i chcemy sobie to rozbić na dwie części, tą, którą często używamy i tą, którą prawie nigdy nie używamy, no to możemy zrobić wtedy dwie tabele w relacji 1 do 1. Czyli dokładnie jeden wiersz będzie odpowiadał w jednej tabeli, dokładnie jednemu wierszowi w drugiej tabeli. Zwykle tak to się rozdziela i mamy wtedy relację 1 do 1, ale nie używamy, my tego nie używamy. To jest tylko teoretyczne. W praktyce będziemy używali tylko relacji 1 do n. I jak widzimy, tu mamy przykład biblioteki. Już wygłupkujmy to. Biblioteki. Nawet takiej trochę bardziej zaawansowanej, bo mamy tu jeszcze osobno wyrzuconych autorów i wydawnictwa. Mam nadzieję, że wiem już, po co porozbijaliśmy to na osobne tabelki, żeby zaoszczędzić pamięć. I wiemy, co to są relacje. Pamiętamy też, po co jest klucz główny, przypominam, żeby jednoznacznie rozróżnić rekordy. Wiemy, co to jest rekord, odpowiednik jednego wpisu w dowolnej tabeli i wiemy, co to jest pole. Kolumna w takiej tabeli. Tyle teorii. Teraz zadania. A są one następujące. Musimy stworzyć projekt relacyjnej bazy danych, czyli na papierze bym chciał, żebyście sobie rozrysowali takie tabelki, tylko nie bibliotekę. Bibliotekę tu zrobiliśmy. Wymyślcie coś innego. Wypożyczalnie samochodów, dziennik elektroniczny, klientów sklepu, wszędzie tam, gdzie mamy gromadzenie jakiejś informacji. I oczywiście wyrzucamy do podtabelek te informacje, które się powtarzają. Przygotujecie sobie to najpierw na papierze, jako projekt, co będę chciał zobaczyć. Potem wpiszecie to do arkusza kalkulacyjnego w postaci takich tabelek. I jak ktoś wie gdzie, na przykład w zadaniach maturalnych, może wykorzystać gotowce. Ale to dla osób, które potrafią kombinować i słusznie. Będziecie inżynierami, usprawniajcie sobie pracę. Możecie wykorzystać tabele, które są przygotowane dla maturzystów. To już może wygumkuję. Czyli co, przygotowujemy potem w arkuszu kalkulacyjnym coś takiego i trzeba to jeszcze przenieść do programu BASE, czyli stworzyć tą relacyjną bazę danych w prawdziwym programie bazodanowym. Jak to zrobić? Na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl w dziale baza są dwa filmy. I tenże film, ten drugi, import-export tabel do BASE, pokazuje, jak z arkusza kalkulacyjnego, no nie chcę mi się załadować, jak z arkusza kalkulacyjnego, a nawet z plików tekstowych, przerzucić tabelki do programu BASE i stworzyć przy tym relacyjną bazę danych. Pięknie. Jak to zrobimy? To już będziemy mieli jedną rzecz gotową do oddania. Jednak chciałbym, żeby przez te 5 tygodni, bo tyle ma trwać projekt,
żebyście dodatkowo obejrzeli sobie też kilkunastominutowy film z podstawami języka SQL, bo w takim języku programuje się bazy danych i wyszukuje informacje w tabelkach. Oglądacie sobie ten kilkunastominutowy film, po czym instalujecie sobie aplikację SQL Practice, to jest P. Practice Pro. Aplikacja tylko na Androida. Jak nie Pro. Pro. No, wygumkuję jeszcze raz. Pro. Jak nie macie Androida, pożyczyć stary telefon od cioci albo tablet. Trzeba sobie poradzić i 30 zadanek, one mają nawet odpowiedzi. Nie wiem jak zrobić, zerknij do odpowiedzi. Należy te 30 zadanek rozwiązać. Tylko nie kopiuj gotowej odpowiedzi i nie rób wklej. Przeczytaj tę odpowiedź, to jest proste. Aha, to dlatego. I napisz ją potem sam. Pięknie. Jak pokażesz mi rozwiązane te zadanka, to jest drugi podpunkt naszego projektu. Nie rób tego na ostatnią chwilę. Czekasz na pociąg, masz 10 minut, bak, otwierasz sobie aplikację, 2-3 zadanka polecą. Jedziesz tym pociągiem, ojej, jeszcze 10 minut. Czyli autobusem, 10 minut, korek jest. 2-3 kolejne zadanka. Nawet nie zauważysz, że rozwiązaliście wszystkie. No to do pracy. Minimum trzytabelowa relacyjna baza danych według Waszego pomysłu, chyba że ktoś będzie chciał skorzystać z tych przygotowanych na matury, niech wykorzysta, proszę bardzo. Nie mówię nawet, że nie. Plus znajomość, czyli rozwiązanie tych zadanek w SQL Practice Pro, a potem pokażecie mi, że umiecie swoją własną bazę danych przeszukiwać z użyciem tego języka. No to do pracy. 5 tygodni dla Was. Zatem oto jest nasz plan działania.